Cześć, Magdam, serdecznie w poniedziałek. Jurek Owsiak i owsiak.net.pl. Moi drodzy, dzisiaj poniedziałek, 6 z minutami. Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje premier Tadeusz Mazowiecki. Poznaliśmy pana Tadeusza Mazowieckiego, kiedy zaprosiliśmy go w 2009 roku na przystanek Woodstock. Przyjął nasze zaproszenie, tym bardziej było to dla nas radosne, że ważny rok 2009, kiedy były obchodzone uroczystości podpisania porozumień sierpniowych, ale także wolnych wyborów, no wszystko się złożyło na duże opowieści o nas, o Polakach i o wolnym kraju. Niestety już wtedy bardzo wszystko było podzielone i w takiej atmosferze bardzo nieprzyjemnej, zwłaszcza dla tych, którzy przyjeżdżają ze świata i oglądają nas, Polaków, którzy powinni świętować ten niezwykły czas wolności. Okazało się, że jedni byli przeciwko tym, którzy przyjeżdżają, inni za tymi, którzy przyjeżdżają. Rozmyło się to w sposób nieprawdopodobny. Przeniesiono główne uroczystości w miejsca, które trudno się jakoś kojarzyły Polakom z tymi właśnie najważniejszymi miejscami historycznymi związanymi z naszą niepodległością, tą teraźniejszą. Pan Tadeusz Mazowiecki przyjął zaproszenie, wtedy także Lech Wałęsa, Stanisław Tym i ASP. Było niezwykłe, w tamtego roku było niezwykłe, tak jak każdego roku, ale wtedy mogliśmy posłuchać historii ludzi, którzy tę historię budowali. Tadeusz Mazowiecki, niezwykle przytomny, niezwykle obserwujący to, co się wokół niego dzieje, świetnie odpowiadający na pytania, mimo że te jego wypowiedzi były takie wolne, ale miały ogromny sens i zawierały ogromny sens i szczelnie wypełniony namiot młodymi ludźmi słuchał tych wszystkich opowieści, odpowiedzi na pytania dziennikarzy i na pytania samej publiczności. Dzisiaj postanowiliśmy wam jeszcze raz pokazać, jeżeli macie tylko na to ochotę, to wejdźcie na opowieść właśnie w 2009 roku spotkania Tadeusza Mazowieckiego z całą furą Woodstockowiczów. Ja także wspominam to niezwykle, bo kiedyś zjeżdżaliśmy już na sam dół, pod scenę, zaprosiliśmy pana Tadeusza Mazowieckiego, aby z tej sceny przywitał się z publicznością. Pan Tadeusz powiedział w pewnym momencie: zatrzymajcie samochód, chciałem popatrzeć. Na co chciał popatrzeć? Na błotne kąpiele. Bardzo go to zainteresowało. Przyglądał się temu, był w takiej czapce letniej z dużym daszkiem, a później siedział na scenie. Na scenie grał chyba zespół Karantuchil, a on się po prostu przysłuchiwał muzyce. Był takim człowiekiem, który jakby chciał nam wszystkim powiedzieć: tylko nie zawracajcie sobie mną głowy, ja tu z boczku się chcę temu przyjrzeć. Tadeusz Mazowiecki, pierwszy polski premier niepodległej Polski, był naszym gościem 2009 roku i zapraszam na spotkanie z nim, nasze filmowe spotkanie. Dzisiaj także zespół Karantuchil muzycznie, ale także dzisiaj chciałem wam bardzo mocno przypomnieć, że od dokładnie 4 listopada, mam to zapisane, od 4 listopada rusza bank muzyczny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Fabryce Zespołów. Ale jeżeli chcecie zgłosić zespół, jeżeli chcecie, aby zespół zagrał, to wysyłajcie na Fabrykę Zespołów swoją informację, gotowość grania. Pamiętajcie, że gramy za zwrot kosztów podróży i próbujemy jeździć po całej Polsce, próbujemy w różnych miejscach wymieniać się tymi zespołami, a więc wysyłacie swoje oferty. W zeszłym roku było to o kilkaset, a więc bardzo dużo muzyki, bardzo dużo osób, które podały siebie, że mają ochotę także z nami grać. Jeżeli chodzi o sztaby, to już wiecie, że już to wszystko ruszyło. Zakładamy sztaby, można je zakładać. Jest cały alfabet wymyślony, taki u nas, że poruszacie się po tym spokojniutko, krok po kroku, aby wiedzieć, jak założyć sztab dla tych, którzy chcą to zrobić po raz pierwszy. Wszystko jest wyjaśnione. Także jeżeli nie macie 18 lat, w jaki sposób grać z orkiestrą, jak się do tego przyłożyć. Od 1 listopada będą ruszały, od 1 grudnia będą ruszały aukcje Allegro, a więc szykujcie gadżety, bo te aukcje niesamowicie ubarwiają cały finał. Naprawdę dużo się wtedy podczas tych aukcji dzieje. W związku z tym prosimy, abyście wysyłali i przygotowali swoje gadżety. Pamiętacie też o wielkim konkursie Google. Rysujemy Google'a, rysujemy logo Google'a, wysyłamy taki projekt, jak on może wyglądać w odniesieniu do tytułu Niesiemy Pomoc, a więc pomagamy. A więc jak zmienić literki Google'a, jakie ubarwić, jakie przerysować, dorysować i coś tam zrobić, co byłoby charakterystyczne dla
hasła Niesiemy Pomoc. Są nagrody, moi drodzy, to jest skierowane dla uczniów szkół podstawowych, do gimnazjów, a więc wejdźcie na nasze strony, także znajdziecie wszystkie informacje. Oczywiście na stronach Google'a także wszystko jest wyjaśnione. 15 tysięcy złotych gotówki dla artysty. 25 tysięcy złotych to jest pieniądze dla szkoły, aby właśnie wspomagać takie projekty, abyśmy mogli bawić się w różne projekty plastyczne i artystyczne. Moi drodzy, ja także przypominam, że 22-24 listopada kolejne spotkanie pokojowego patrolu, czyli szkolenie. Szkolenie powakacyjne ruszyły w ten weekend, a więc pierwsze osoby przyjechały, ukończyły kursy, gratulujemy, a kolejne spotkanie odbędzie się 22-24 listopada. Nikt nie przypuszczał, że będzie tak piękna pogoda, prawie że letnia w ten weekend, ale pamiętajcie, że my zawsze mówimy, im gorsza pogoda, tym więcej od was, od siebie wymagamy, przeżywamy to, a to potem niesie niesamowitą przyjemność i frajdę. W ten sposób już ponad grubo, ponad 8 tysięcy osób ukończyło nasze kursy i zasiliło szeregi tych ludzi w Polsce, którzy wiedzą, jak się zachować, kiedy staje się coś złego, podbramkowego, kiedy musimy ratować życie. Jesteśmy z tego piekielnie dumni. I nawet tę dumę znaleźliśmy, moi drodzy, w takim miejscu, z czego się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, bo to jest pismo, którego raczej nie kolekcjonujecie, nie prenumerujecie. Pismo poświęcone obronie cywilnej. A więc takim sytuacjom, o których się teraz coraz częściej mówi, o różnych zagrożeniach, o różnych takich życiowych sytuacjach, w których musimy także zachować pewną ostrożność. I tutaj mamy przepiękny artykuł o tym, że właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uczy pierwszej pomocy, wspomaga jakby wszystkich ludzi, którzy szukam tego artykuliku, wspomaga tych wszystkich, którzy na co dzień tym się zajmują fachowo, a więc którzy się zajmują tym fachowo, którzy robią to zawodowo, ale każda grupa osób, chociażby jak dzieciaki, które się w szkołach podstawowych, dzięki naszym kursom, o właśnie takie dzieci, uczą się pierwszej pomocy, są dowodem na to, że warto takie programy organizować. Ten program, moi drodzy, ten program, który tutaj jest opisany, prowadzony jest od kilku lat przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z pieniędzy, które zbieramy podczas finału. Jest to jeden z 8 programów, który ogólnonarodowych programów, które prowadzimy. Niektóre z tych programów zostały zakończone, są tylko obserwowane, są tylko monitorowane i serwisowane, ponieważ od podstaw zrobiliśmy coś, co na końcu świetnie funkcjonuje. Cały czas uczymy pierwszej pomocy w szkołach, cały czas uczymy nauczycieli. Jest to jeden znowu z najlepszych programów na świecie, ponieważ opanowaliśmy w ten sposób wszystkie szkoły podstawowe. Zrobiliśmy coś, co nie jest tylko w jakimś województwie, w powiecie, w mieście, tylko jest to na terenie całego kraju. Już za moment, 14 listopada robimy kolejne zakupy dla neonatologii, czyli dla szpitali położniczych, tym razem pierwszego stopnia, tych najbardziej podstawowych. Kupimy mnóstwo sprzętu, geriatria już cały sprzęt dostała. Dlatego mówię o tym więcej, bo oczywiście dochodzą do nas wszelkiego rodzaju maile, nawet nie maile, ale takie na blogach umieszczone wściekłe ujadanie w stosunku do mnie i w stosunku do tego, co robi fundacja. Moi drodzy, kiedyś powiedzieliśmy, psy szczekają, karawana jedzie dalej. I kiedyś powiedzieliśmy sobie, że nawet w obrażaniu jest jakiś poziom. A więc obrażamy, śmiejemy się, domalowujemy sobie wąsy, nosy, robimy różne rzeczy, ale przypominamy, kolega za czapkę gestapo, którą mi wsadził na głowę, gestapo, z trupią głową, ze skrzyżowanymi piszczelami, nie była to stacja elektryków, tylko to był gestapowiec. Sprawa się skończyła w sądzie, bo po prostu tam jest miejsce na tego rodzaju rzeczy, zwłaszcza w Polsce, która straciła ponad 7 milionów ludzi narodowości polskiej, którzy zostali zabici przez Niemców w czasie II wojny światowej. Zwłaszcza przez oddziały SS, przez oddziały Gestapo. One się głównie zajmowały eksterminacją ludności polskiej. W związku z tym tutaj możemy się śmiać, możemy sobie wsadzać ogórek do nosa i wypuszczać bańki uszami, ale jeżeli macie ochotę robić coś ze swastyką, to już teraz ostrzegamy. Także mówimy, że jeżeli macie ochotę wyjść
wyśmiać się z naszych programów i z tego, co robimy. Wasza wola. Możecie w tym nie uczestniczyć, ale pamiętajcie, że jak trwoga, to do Boga. To wtedy telefon nie wybiera i wtedy nagle rozmówca staje się pobłażliwy, bardzo miły i serdeczny i łamiącym się głosem pyta, czy nie dałoby rady jednak coś zrobić, żeby jego wnuczek, żeby jego synek, żeby jego córeczka znalazła pomoc, bo jest tragicznie. Oczywiście pomagamy, bo u nas jest jakby wszystko dla wszystkich. Taki właśnie mamy program dla wszystkich, którzy w tym kraju żyją. Ale ci, którzy bluzgają, operują tymi różnymi swoimi historiami w stosunku do nas i do mnie, to pamiętajcie, moi drodzy, nigdy nie wiesz, kiedy coś z nieba może spaść, a wtedy jak gniecie, no to istotnie płacz, ciśnienie i wtedy szukacie numeru telefonu, jakby sobie pomóc, jakby jeszcze o coś zapytać, jakby coś dla siebie uzyskać. Dlatego między innymi dbamy o nasze dobre imię i kiedy ktoś przesadza i mówi, że na przykład bierzemy pieniądze z puszki, żeby zrobić przystanek Woodstock, to bądź ostrożny w tym. Od tego są instytucje, które nas kontrolują, które sprawdzają, a my też jesteśmy od tego, żeby bardzo tego pilnować i wtedy w imieniu tych wszystkich, którzy wrzucają do nas nawet najmniejszy drobny pieniążek, mówimy hola, hola, mój drogi. Hola, hola, mój drogi. Możemy się obśmiewać, możemy sobie robić różne bąki, puszczać w swoją stronę, ale jest pewien poziom. W ten sposób pozdrawiam wszystkich blogerów, którzy się tak napuszyli i tak się zakręcili wokół tego, co my zrobiliśmy ostatnio, a zwłaszcza ja na swoim blogu. Jakby nie patrzeć, miliony Polaków powiedziało, no właśnie, nareszcie ktoś. Dziękuję wam bardzo, ściskam was serdecznie i zapraszam bardzo gorąco na jutrzejszego bloga. Ten tydzień myślę, że dalej będzie pełen pogody i pełen miłego nastroju. Cześć, siema.